Uczniowie z łukowskich szkół, z tych młodszych klas, mieli okazję spotkać się z autorem ich szkolnej lektury, Grzegorzem Kazdepkę. Autor detektywa pozytywki odpowiadał na wiele pytań oraz mówił o tym, skąd bierze pomysły na książki. Przeczytał też dzieciom fragment swojej najnowszej książki. Ludzie, zdaniem kota Dzbanka, dzielą się na dwa rodzaje. Na tych, którzy go karmią, oraz na całą resztę, przy czym tych drugich jest niestety więcej. Z kolei ludzie, którzy go karmią, dzielą się na następne dwie grupy. Na tych, którzy wsypują do miseczki tylko tyle jedzenia, żeby dzbanek mógł zaspokoić głód, oraz tych, którzy wsypują do miseczki tyle jedzenia, żeby dzbanek mógł zaspokoić głód oraz łakomstwo. Tych drugich jest niestety mniej. Pani Daria i jej mąż należą do tej pierwszej grupy. Napełniają miseczkę ledwo-ledwo i jeszcze mówią, że to dla dobra dzbanka. Ale gdy wyjeżdżają na wakacje, dzbankiem zajmuje się pan Grzegorz. Pan Grzegorz uważa, że skoro dzbanek musiał zostać sam w domu, to niech przynajmniej ma coś z życia. Napełnia mu więc miseczkę po same brzegi. Zaraz po spotkaniu mieliśmy okazję porozmawiać z jednym z najpopularniejszych autorów książek dla dzieci. Jestem zachwycony tym spotkaniem, ponieważ naprawdę kłopotem autora spotykającego się czasami z małymi dziećmi jest to, że one są odrobinkę przestraszone, spieszone i nie chcą zabierać głosu. Tymczasem dzieci w Łukowie w zasadzie od razu przejęły inicjatywę i od trzeciej minuty spotkania bardzo dzielnie pan dyrektor sterował tym spotkaniem. A od trzeciej minuty spotkania to dzieci zaczęły już tak naprawdę zadawać pytania i właśnie do ostatniej minuty one dyktowały warunki. Tutaj były pytania rozliczne, które trochę krytykowały mój wygląd, czy był pan kiedyś szczupły, ale oczywiście też pojawiały się pytania, które teraz bardzo często, jak zauważyłem, są częścią spotkań autorskich. Pytania, które świadczą o tym, że dzieci bardzo uważnie przyglądają się światu i wiedzą, że pewne sprawy tak zwane merkantylne też ich dotyczą. Na przykład, ile pan zarabia? Ale też oczywiście pytały dzieci o lubianego przez nich bardzo detektywa pozytywkę, czyli o bohatera lektury szkolnej. Na szczęście jest to lektura lubiana przez dzieci. Ile już ma pan swoich książek, które mogą dzieci czytać? Piszę dla dzieci, proszę pani, już od 20 paru lat. Moja pierwsza książka ukazała się lat temu, dokładnie 20, ale wcześniej już pisałem, bo byłem redaktorem naczelnym Pisma dla Dzieci Świerszyk. Z tego, co przysłuchiwałam się temu spotkaniu, jest pan po prostu w tych książkach autentyczny. Pisze to, co widzi i czuje i obserwuje. Tak, dowodem tego niech będzie moja pierwsza książka, Kasperiada, którą napisałem z punktu widzenia osoby dorosłej, bardzo młodego i przestraszonego taty, który nagle musi jednak dorosnąć do tego swojego ojcostwa i który nadąża z trudem za swoim synkiem Kacprem. Ja w książce Kasperiada, bardzo lubianej książce przez czytelników, nagrodzonej imienia Kornela Makuszyńskiego, ja w tejże książce występuję jako mało rozgarnięty ojciec, a jej głównym mądrym bohaterem jest mój 5-6-letni synek Kacper. A najnowsza książka, co teraz dzieci powinny przeczytać? Moja najnowsza książka ukazała się dopiero, to jest jeszcze właściwie niemowlę, noworodek. Książka pod tytułem Mruczando na trzy rodziny i jedną kamienicę i wytłumaczę się z tego tytułu. Mruczando, tutaj oczywiście od razu mamy skojarzenia z kotem i słusznie, bohaterem głównym książki jest kot Dzbanek, prawdziwy kot mieszkający w mojej kamienicy w Warszawie na Saskiej Kępie, gdzie ja także żyję, na drugim piętrze tejże kamienicy. Na parterze mieszka Dzbanek wraz z swoimi właścicielami, o ile można być właścicielem kota. No i Dzbanek chodzi po całej kamienicy, przyglądając się życiu nas dorosłych mieszkańców kamienicy i dzieci, które tam mieszkają i opisuje, dziwi się czasami temu, w jaki sposób dwunogi dziwnie postrzegają świat. Dzbanek nigdy nie wie, który pan Grzegorz do niego przyjdzie. Roztrzepany bajkopisarz czy życzliwy sąsiad. Gdy przychodzi życzliwy sąsiad, to dzbanek może liczyć na głaskanie po karku, drapanie za uchem, miseczki pełne jedzenia, na świeży żwirek w kuwecie, a nawet na wypuszczenie do ogródka. Gdy przychodzi roztrzepany bajkopisarz, dzbanek wie, że może wydarzyć się wszystko. Że pan Grzegorz zamiast niego pogłaszcze kanapę, podrapie fotel, do miseczek wsypie żwirek, a do ogródka wypuści kuwetę.